A oto drugi bonusowy odcinek Path of Exile. Ostatnio zdobyliśmy 3 mapki. Karst Crypt, Oliways, Fungal Hollow, czy Fungal Hollow, czy jak to tam się wymawia. I ten Iceberg byśmy sobie dzisiaj zrobili, czyli ostatni typ mapki tiru pierwszego. Mamy tu jakiś, o tu jest jakiś ten od Zany, tak? Od Zany, Marality, tutaj 15%. Tu mamy jakiś procentowany też. No ale dobra, zrobimy sobie ten od Zany. Możemy tutaj jeszcze dolosować sobie. Pyk. O, krytyki lepsze u wrogów. No dobra, niech będzie. I zobaczymy sobie ten typ mapki, jak wygląda. Odpalamy. To będzie już 4. w Atlasie. Idziemy śmiało. Ostatnio buty zmieniliśmy, przypominam, takie z trochę większą szybkością poruszania się. Więcej evasion, trochę więcej zdrowia. O, takie zmrożone obszary. I tutaj na końcu będzie chyba kilku gości, jako bossowie. O nie, Beyond. Ostrożnie, portale się otwierają. Zachowujemy spokój. Transmutation może być. Loot filter ustawiony na strict, żebyśmy nie musieli się często wracać, tylko skupimy się na tych mapkach, tak konkretnie tutaj. Pulse Blood. Mieczyk. Zobaczcie, jak rzadko teraz te dwuręczne wypadają, te, które zajmują dużo miejsca w plecaku. Właśnie. Nie wiem, czy nie zbierać jednoręcznych plus tarcze na przykład, bo to wypada stosunkowo często. Znaczy, loot filter nam to pokazuje, bo wypadać to wypadają te dwuręczne oczywiście. No, ale zamiast dwuręcznej może być właśnie jednoręczna plus tarcza, to też się zalicza. Ale najpierw chodzi o to, żeby te biżuterie uzbierać, bo to jest najtrudniejsze. Pasek, pierścionki, amulet. Dobra, rozwalony ten, który zrobił te błyskawice. Szczury mamy. No tutaj otwarte przestrzenie są, to dużo łatwiej to kontrolować niż na tych lokacjach typu powiedzmy C, jakichś takich, tam gdzie byliśmy w tych więzieniach. Albo nawet to Fungal Hollow ostatnio. Takie dosyć te przejścia były takie dosyć wąskie. No ostrożnie, Harbinger. No i tutaj jeszcze coś się portal otworzy, tak jest. Manę jeszcze muszę ze sobą nosić, bo widzę, że teraz zwiększyliśmy szybkość ataku, jeszcze tutaj masowo strzelam, to i ta mana się troszeczkę, znaczy troszeczkę się potrafi skończyć co jakiś czas. Ale w przyszłości nie będziemy potrzebować tej mikstury z maną. Znaczy ja ciągle zakładam, że przeżyję oczywiście, tak mówię przyszłościowo. Zakładając, że przeżyję. No, mógłbym zacząć kupować ten sprzęt od innych graczy, już mamy tam trochę tych chaosów. Czułbym się dużo bezpieczniej, ale te pierwsze mapki tak sobie porobię sam jeszcze. Z większym skupieniem po prostu. Patrzcie, 3 portale stosunkowo blisko siebie, ale nie aż tak blisko, żeby 4. portal otworzył nam ten duży, tak mi się wydaje. Chociaż kto wie. Lepiej ich tutaj nie sprowadzać, tych wrogów. Bo mamy naprawdę małą odporność na chaos. Jakby się chaotyczny przeciwnik wylosował z tego dużego portalu, to by mógł nas normalnie pojechać. Pod warunkiem, że chciałbym z nim walczyć. O, fusing, dobrze. Tu się jeszcze kawałek wróćmy. A skoro się wracam, to na pewno nie jest mapka typu A. Lokacja typu A. To, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Harbingery. Ferandusów coś nie mieliśmy ostatnio, ani dzisiaj.
Randusy też już będą skomplikowane pewnie bardziej niż normalnie jak chodziliśmy. Są szardy. I dwa portale otwarte po tej masakrze tutaj. A, gdzie coraz większa szansa będzie na tych mapkach, że jakieś duże portale się będą otwierać. Harbinger znowu. Może tu się jakiś duży otworzy, widzę, że bardzo dużo ich jest. Ej, te były, trzeba bardzo uważać na te. Właśnie na te. Mam pomysł w sumie. Jak sobie zapewnić absorpcję fizyczną? Może to nie jest jakiś super wybitny pomysł, ale... A to musiał... Kurde, już są trzy portale blisko. Harbinger's Shard. Nie wprowadzajmy tutaj kolejnych wrogów. Trzy kropki. Kolejny pierścionek. Amulety nie lecą. Jakby co, to możemy dokupić trochę tych amuletów, to wiecie. No, te portale się tu otwierają, dwa kolejne. Odsuńmy się od tego miejsca, walczmy gdzie indziej. No już połowa paska z levelem. No fajny, fajny ten event. Tutaj mamy przejście dalej. Dobra, zostawmy to na razie w spokoju. Jeszcze się wrócę. Silver coin pod przepowiednie. Fajnie. Chisel. Na razie nie zużywamy tych chiseli na mapki. To trzeba zostawiać na jakieś mapki naprawdę wysokich tirów. Inaczej te chisele by nam się bardzo szybko skończyły. Najlepiej na czerwone mapki. I to też takie nie z niższej półki, tylko takie lepsze już. Więcej eksplozji, ostrożnie. Dobra, to nam się połączyło, fajnie. Ptasior jakiś poleciał. I teraz tutaj. Może tu już będą gdzieś ci bossowie, co? Nie pamiętam, czy... Bo wiecie, na niektórych mapkach jest osobna arena jakby. Zazwyczaj tak jest, kiedyś tak nie było. Kiedyś zazwyczaj po prostu bossowie sobie stali w terenie. Na końcu jakby mapki, planszy. Teraz zazwyczaj mają osobną arenę, ale nie zawsze. Są wyjątki, może tu będzie wyjątek. Tak, tu chyba będzie wyjątek, bo widzę, że są jakieś takie zagrody. Tu mogą siedzieć ci bossowie. Tak. Dobra, nie wiem, czy oni się trzymają blisko siebie. Ach, amulecik unikatowy, świetnie. Są jakieś pułapki tam? To coś rzucało? Nie widzę, ale życie schodzi. To dobrze. Jeszcze nie koniec, bo nie mamy zaliczonej mapki. Jeszcze nie mamy zaliczonej. Jeszcze jacyś muszą siedzieć. Tu jest łucznik.
Teraz zaliczyło. Nie mógł mnie w ogóle trafić. Zaliczyło mapkę. Na niektórych mapkach są te receptury crafterskie. Trzeba tego szukać. Dobra, tutaj chyba wszystko, nie? Żadnego obszaru raczej nie ominąłem. Otwieramy portal. Poidentyfikujmy wszystko. Wpadł unikacik, zaraz go sobie obejrzymy. Czy coś do zostawienia w skrzynce? Na pewno to... Ło! Patrzcie, odporność na chaos. To będzie nasz nowy pasek chyba, co? Zdrowia, co prawda. Tutaj mamy więcej, bo jest jeszcze zdrowie z siły. A nie można resa dolosować dodatkowego. Otrząśnięcie po ciosie, fajnie, ale jest odporność na chaos. No. Aha, no trzy resy są w sumie, no to nic dziwnego, że nie można dolosować. I dwie odporności, jak to by było tutaj? Może coś znowu pozamieniamy sobie? Można by dolosować tutaj, czekajcie, co to w ogóle można dolosować na tym naszym etapie? Ło! Elemental damage, to nie dla nas. Trzeba szukać innych bonusów w terenie. A to trzeba crafting szukać też, lepszy. Dobra, czyli jakbyśmy założyli ten pasek, to zdrowie na pewno spadnie. 4656, no, spada. 4576, to prawie o setkę. 57, 60, no. Ale to nic, ta odporność na chaos, to muszę to mieć chociaż trochę. Resy nam nie spadają, ogólnie rosną, więc będzie można jakiś przedmiot jeszcze zamienić. Zostawmy ten pasek, to jest... Zobaczcie, pasek wymagany poziom poniżej 30, a ja z nim tutaj po mapkach nawet chodziłem. Weźmy to, zostawmy, komuś się może przydać. No, nie takie złe też, ale... Zaraz jeszcze może jakiś przedmiot zamienimy. To zostawiamy. Zobaczmy ten pierścionek, który poleciał. No nie ma zdrowia. Ale ma Energy Shielda 40. To nie jest takie złe. 40 Dexa. Czasem się tego szuka, bo się powiedzmy gra pod Energy Shielda, nie idzie się tam w kierunku drzewka, gdzie się Dexa zbiera, a Dex jest potrzebny na przykład do jakiegoś gema, do jakiegoś skilla, nie? Dużo Dexa jest potrzebne, no i wtedy się zaczyna problem. To są krytyki, sufiks, prefiks można wylosować. Accuracy, nie, zostawiamy to dla nas. No, a i ten amulecik, tak? O, procentowo zwiększasz zdrowie. Dexterity, inteligencja, szansa na frenzy charge'a przy zabiciu. Czekajcie, o co tu chodzi znowu? Frenzy charge on killing an enemy. Jakie 5 poisons, kurde, ale na tym samym się zastanawiałem chyba w poprzedniej serii, nie? Poison duration za każdy power charge. Increase damage od trucizny za każdy frenzy charge, który mamy. I dostajemy power charge i frenzy charge, jeżeli zabijamy istoty. Które mają, nie, ale jakie 5 trucizn? Nie wiem, o co chodzi, jakieś staki trucizn specjalne? Albo więcej, albo mniej. Zależnie, czy mają więcej tego, czy mniej, to dostajemy albo frenzy, albo power charge'a. No takie dziwne, ale nie wiem dokładnie, jak to działa tak naprawdę. Zostawmy to. Na razie tutaj, żebym ja na to uwagę jeszcze zwrócił. Tylko teraz momencik, bo... znaczy tak, zostawmy te orby. Wiem, że się nad tym zastanawiałem też, jak zrobiliśmy poprzednią serię i nawet ktoś mi tam pisał w komentarzach, o co chodzi. Tylko nie pamiętam teraz dokładnie, jak to było. W każdym razie wszystkie mapki tiru pierwszego mamy zrobione, czyli każdy jakby narożnik aktywowany, trochę się więcej podsłaniało.
Ale chwila, bo mamy teraz nadmiar na błyskawice i ogień. I to taki solidny nadmiar. Gdzie my mamy błyskawice i ogień? Tutaj na przykład. Tylko, że tu jest ten atak speed. Błyskawice i ogień. To na pewno nie to. Tutaj błyskawice i ogień. Jakbyśmy to zdjęli, to tylko trochę lightning kuleje, a moglibyśmy wrócić do tego pierścionka z większą liczbą punktów życia, nie? Gdzie on był? To był ten. Co tam kulało, ja mówiłem? Błyskawice, nie? Szkoda, że błyskawice... No można by dolosować te błyskawice, zlikwidować ogień, bo mamy już tego scouringa. A nie, jest dobrze. A tu... Ha, bo są błyskawice na samej górze przecież, jako implicit, czy jak to się tam zwie. No dobra, no to wtedy fajnie. To troszkę z życiem, z powrotem nadgonimy. 4, 5, 7, 6... 4, 6, 3. Dobra, zostawmy to. No i się tak macha tymi przedmiotami. Ognia dużo mamy. Fire lightning. Dobra, na razie niech tak będzie. Dobrze, że się ta odporność na chaos jakaś pojawiła. Nieduża, no ale zawsze. 28%. Nawet duża. Okej, okay, no tak, no ten łuk. Ten łuk taki trochę, ale jeszcze mieliśmy... A, pozbyłem się tego kołczanu z chaosem. Fire call, sterowie. Tylko ten atak speed tu jest. Co tu mogę w ogóle dolosować do tego kołczanu? Manę na przykład. No w sumie. Chaos damage. A to do ataków. To do tych uderzeń takich jakby od strzał, a nie do tych naszych chyba sporyszów. Strzał sporyszy. Nie, zostawmy to w spokoju. Amulet jest słaby. Chociaż jest regeneracja many, dobra, na razie musi zostać. To co, robimy sobie mapkę tego tiru drugiego teraz? Po kolei, dungeon, tu będzie taki odpowiednik koula jakby, tylko z większym zasięgiem kolców. No, znowu po tych dungeonach tam ciasno będzie, ciężko będzie czasami coś robić, no ale fajnie by było mieć to z głowy, więc zacznijmy sobie od tego. Area of effect zwiększony. Ale okej, no. Dwa dodatkowe pociski. Tylko, że jak będą pociski generujące area of effect jeszcze, nie? 45% dużo. No ale idziemy, no idziemy. No, nie będziemy przelosowywać altem. Zrobimy to sobie. Trzeba zabić Cole'a, żeby nam zaliczyło tę mapkę. Dungeon. Ostrożnie. To mapka typu D chyba. Ło, tu będzie Shaper będzie w tym tam z Cole'em. Kurde, może być groźnie. Fajnie by było tę postać obkupić trochę. Ale idziemy, no będzie groźnie, to będzie. Musimy jakoś tam wystać. Przynajmniej są ciekawe odcinki bonusowe, nie? Może nie będzie tak źle z tym typem D. Chociaż już widzę pierwsze rozwidlenie. Dobra, chodźmy tu. W razie jakichś skomplikowanych istot tutaj nie ma. No są... Widać dodatkowe pociski faktycznie. Jeżeli jest Shaper, wypadają takie specjalne przedmioty, zobaczcie, tak specjalnie oznaczone, to tam może o nich powiem, znaczy na razie o nich nie będę mówić. Się troszeczkę wycofam. Dungeon, widać, widzicie? Takie tło jest specjalne, takie Shaperowe. Znaczy, że obejmuje tę część mapki. Później to się będzie tam rozprzestrzeniać dalej, może się przenosić w inne miejsca. Różnie to bywa. Dodatkowe pociski. O, typ D. Zostawmy na razie ten przedmiot, który tam poleciał. Jeszcze wrócimy do tych części mapek. Mapki. O, takie jakieś cele osobne. Jakieś totemy by się tu przydały, żeby zza winkla je stawiać czasami przy takich lokacjach.
takie podłoże widać specyficzne, tak jakby cała lokacja była zawieszona gdzieś w przestrzeni kosmicznej, tak bezpośrednio oczywiście, no nie? Bo biorąc pod uwagę, że wszystko jest zawieszone w przestrzeni kosmicznej, to zawsze można by tak powiedzieć. A tak jakby sama ta lokacja sobie gdzieś tam zawisła w tej przestrzeni. I na razie groźnie nie było. Możemy podejrzeć, co tutaj mamy. Rogue Exile będą na przykład. Nemezis to luzik. Abyss to można na razie olewać. Zwłaszcza, że postać jest jeszcze słabiutka. Nie, no nie będzie tak źle. Te Exile zobaczymy, co to będzie. No sam boss będzie problematyczny. Trzeba będzie biegać przy nim. Bo będzie nawalał tymi obszarówkami swoimi, zwłaszcza, że mają teraz zwiększony obszar o 45%. Jak mi to ominie unik, to na pewno ostro odczuję. Dotarliśmy do tych przedmiotów. Strzelamy sobie na odległość. Zająłem pozycję taktyczną ważną. Tutaj, kogo oni trzymają w tym więzieniu? No, tier drugi, czyli już poziom trudności wzrósł. Otwory mają wyższy level, lokacja ma wyższy level, 69. Okej. Dodatkowe pociski, to mi dali łuczników oczywiście. Będzie wybuch ze zwiększonym obszarem. Bum, widzieliście, był dużo większy, o 45% większy. Tak jak było napisane na mapce. Dobra. To się chyba zapętli, co? No nie, nie, chodźmy tędy jeszcze. Na wszelki wypadek, skoro już tu jestem. Jak się ma zapętlić, to niech się zapętli od tej strony. Się nie zapętli. A co to? Exile? Exile? Dodatkowe pociski, czuć. Ups. Dobra, popsułem go. Sobie rozpracujmy. No, coś tam wypadło dziwnego na mapce, znaczy dziwnego. Karta. Chodziło mi o ten znacznik, że się tak wyróżniał. Jeszcze z tymi arenami od bossów to jest tak, że jak się wejdzie na arenę, to jeszcze można wyjść, ok? Ale jak już boss nas zobaczy, to nie można wyjść. W sensie, można wyjść portalem, ale nie można wyjść na tę lokację mapkową przed areną, jakby. Tylko całkowicie można wyjść z mapki i wrócić z powrotem na arenę. Wtedy. No to chyba gdzieś tu będzie ten, chociaż nie. Na pewno będzie miał osobną arenę. O, tu się schodzi do niego chyba. No, o, będzie przepis crafterski na tej mapce. Jakiś prefiks fajny by się przydał, co? Krytyki. No to nie dla nas. My nie bijemy krytykami. Dobra, musimy tu wejść. Czempioni stoją przy bosie zawsze. Jest. O, i ten właśnie. Będziemy mieli utrudnienie. Przejdę. Ostrożnie. Nie jest jakiś bardzo żywotny ten boss,
ale ofensywnie, zwłaszcza teraz, whoops, jest naprawdę solidny. Niech on wygeneruje ten swój atak może. O, właśnie ten. O, ten jest groźny. Znaczy nie te kulki, tylko te jego kolce. Nie te. Te też są groźne. O, te. Właśnie te. O, te. Hakiem próbuję przyciągnąć co jakiś czas. Dobrze, że mamy tego Mirage Archera. Niech zrobi ten swój atak. O, ten. Teraz strzelmy. Ten Shaper tylko raz się pojawi przy tym bosie, tak żeby go wspomóc. Nawet jeśli ta mapka będzie dalej oznaczona tym podłożem specjalnym, takim kosmicznym, to Shaper tylko raz go wspomoże. Później będzie się pojawiał przy innych bossach, na innych mapkach. To jakby takie postępy są związane z tym. To jest też rodzaj endgame'u na mapkach. Popsuł się, dobra. Well done, little mouse. But there are far worse things lurking in these realms. No i on teraz sobie pójdzie. Mamy lód, pierścionek, lód filter, resztę przefiltrował. Zobaczcie ile, nie? Dobra. Wróćmy się, jeszcze oczyścimy tam dokładnie. Czyli kolejna mapka tutaj zaliczona. Ten Shaper się przesunął gdzieś tam dalej. Widać to podłoże takie, nie? Gdzieś tam dalej poszedł. I musimy teraz z Zaną o tym porozmawiać. W ramach tego postępu będziemy mieli chyba dostęp do nowych mapek. Też tam od niej będziemy mogli kupić. Ona nam nawet zaproponuje jakieś tam kolejne tiry. Za darmo. Znaczy jedną mapkę nam zaproponuje. Do wyboru. Ale kupować od niej też będzie można trochę wyższe tiry już. Jakby nam jakiejś brakowało. Ups. Ej. Dobrze, że nie ma Beyondu, bo tam już by się tych kropek narobiło. Bardzo dużo. Dobra. A ducha słyszę. Nie wiem, czy chcę za... Czy chcę za nim... O! Chcę wejść w bossa, ale nie może. Wow! O, to był z przepowiedni duch. Gwarantował unikat. No i to nawet fajny unikat chyba to jest, jak dla nas, jeżeli dobrze kojarzę. A tak speeda on ma chyba, nie? Kurde, co on tam jeszcze miał? On tam coś miał fajnego. Nie miał czasami do tych skilli rozłożonych w czasie tam czegoś? To dla nas byłby idealny. Tylko że resy by spadły, trzeba by znowu kombinować. No bo resów to on chyba nie miał. Oj, chaos. O, czuć. Cześcik. Shroud. Ten taki pył zapodawał.
zmniejszał nam zasięg widzenia, trochę oślepiał. A muszę tego Immortal Cola chyba w końcu podpiąć. Na razie brak Immortal Cola staram się uzupełnić refleksem w klikaniu mikstur, ale to w końcu nie zadziała. Transmutation. O, Exile. Dungeon map kolejny. Topaz Ring. No, te pierścionki nawet wypadają tu. Bardzo dobrze. Jeszcze troszeczkę tutaj takich cel nam zostało, ta pusta. A naprawdę. Dobra, to jest na bank mapka typu D. Staram się jakoś szybko dobiec tu. Tutaj użyjemy. O, właśnie. No nie! No nie mówcie! Przecież tu jest ślepy zaułek. Ach, no ja to muszę tam iść. Przez ścianę to nie przeskoczę. Tym blinkarołem. No to jest przykład mapki typu D. Tędy. Gdybym wiedział, to bym tu zaszedł od razu. Okej, jesteśmy. Tu mnie jeszcze nie było. Ja chcę to ładnie wszystko porobić. O, będzie wybuch. Duży zasięg. No i wszystko chyba, nie? Tu jeszcze coś jest. Dobra, czyli ta mapka załatwiona. Zejdziemy zaraz do Zany, poidentyfikujemy tutaj wszystko. Zobaczymy sobie, co nam wypadło. Zobaczmy, czy coś zostawiamy. Na pewno pierścionek. O, trzy resy ma, patrzcie. Lightning, Cold, Fire. Wszystkie trzy. Można dolosować zdrowie. Zostawiamy ten pierścionek. Taki do balansu. A tutaj? No, ten już gorzej. Tego zostawiamy do craftu, znaczy do zamiany. Dobra, to sprzedajemy. Są jakieś takie wyjątkowe te zdolności w tych, no właśnie te z tego shapera, z tych shaperowych lokacji. 22% reduced reflected elemental damage, czyli te odbijane obrażenia. Normalnie takiego czegoś nie ma w tych żółtych przedmiotach, ale tu się pojawiło, nie? Swoją drogą to jest jako prefix. Dobra. Ten Kouchan. Patrzcie, jest attack speed. A, increase area of effect, o. Area of Effect. No jest siła, zręczność, inteligencja, dużo. Siła to zdrowie, tylko że no kurczę, dla samego Area of Effect to ja tego nie będę brał. Tu mamy większego speeda. Także nope. To nie. To nie. Zostawimy w skrzynce gildijnej.
Na pewno do Zany trzeba teraz zajść, bo to jest ważne. Kartę możemy zostawić. Mapka dungeon. A, tutaj już widzę, że trzeba zwoje jakieś wsiąć. A, zaraz ja tej nie widzę. O, tak. A może przesadziłem 40, to... Okej. Dobra, chodźmy do Zany. To nam zaznaczają, żeby do niej zajść. O, właśnie, możemy sobie wybrać coś. Ramparts, Haunted Mansions, są te tiry drugie. Strand na pewno mamy. Dungeon jest ok. Peninsula. Zaraz mieliśmy te... Szkoda, że tutaj nie ma skrzynki przy niej. Ojejku, ja wziąłem Oriat. Ja to jestem koleś. Ale dobra. Dungeon, Strand, Haunted Mansion. Dobra, możemy tę peninsulę na przykład wziąć sobie. Learn anything new. Też najpierw chyba powinienem sprawdzić, czy nie ma jej do kupienia. Jest! To nie peninsula. Weźmy... Może ten Ramparts. Zaraz, nie ma Rampartsów. Peninsula, Channel... O! Weźmy ten Ramparts. Od niej. O! Wróćmy się tu. Dobra. Czyli jest mapka, której jeszcze nie mieliśmy. To co, zrobimy sobie kolejną, nie? Dungeon załatwiony. Stranda możemy zrobić. Mam tutaj taki drugi w kolejności, że Strand. Tu jest takich dwóch bossów na końcu, walczących w zwarciu. No, nie, zbyt... Znaczy, no... Ja w sumie to na luzie to powinniśmy zrobić. Zobaczymy, jakie bonusy jeszcze dojdą. Bloodline mod jest bardzo fajny. Unikatowy boss będzie miał... Będzie szybszy ogólnie. Będzie szybszy, więc to sobie teraz zrobimy. Tego Stranda. Strand przyjemna mapka. No to mógłbym te strandy sobie robić w kółko. Dobra. No strand to jest mapka typu A. Tu się cały czas prosto idzie praktycznie. Przy takiej linii brzegowej. O, corrupted liney, to trzeba... Znaczy blood liney. I jest Prandus w końcu. Ło i Beyond. No to gorzej. Bo tu jest dosyć wąsko, także te istoty się będą gromadzić blisko siebie. Ło i jeszcze... Jeszcze nasi starzy znajomi z Harbringer. No wiadomo o co chodzi. Dwa portale otwarte już. Harbinger. Trzy portale. Otwieramy czwarty? No chyba się otworzył czwarty sam, tak jest. Kurde, ja tam nie mam gdzie uciekać za bardzo. Jak to klepi. No z bliska, to ja wolę nie obrywać od niego. Jest, popsułem go. Dwa wale poszły na niego, ale jest dobrze. No jakaś plaga żab tutaj będzie. To jeszcze więcej tych kropek będzie wytwarzać na Beyondzie. Może jeszcze się jakiś duży portal otworzy. Znaczy ten akurat z tego portalu nie był najsilniejszy. Nawet ja bym rzekł, że to był jeden z tych słabszych. Jakiś abaksot jakby nam wyleciał, no to bym spierdzielał w ten portal chyba momentalnie. Z powrotem to. Dobra. No,
jeszcze za wcześnie, żeby walczyć z takimi przeciwnikami. Nie mamy sprzętu do tego. No nie, tu się zaraz drugi ten wielki portal otworzy, jak tak dalej pójdzie. Ile tu tego jest? Jeszcze mnie spowalniają jakimiś pnączami. Który to taki mądry? Ach, w końcu. Scouring poleciał. Perandus chest. Wow, fajny. Dobra. Są żaby. I kulki już zostały tam po nich. No, niedługo poziomik. Przy takiej liczbie wrogów to i poziom idzie w miarę szybko, jak na te tiry. Kolejne żaby. Dużo expa jest za żaby chyba, nie? One jakąś walutę, nie wiem, jakieś tam bonusy te żaby mają. Nie wiem, czy do expa, czy do lutu. Są z przepowiedni. No właśnie, tak jak jest napisane. No i tu się cały czas prosto idzie przy tej wodzie. Jakby to nie był event, to by taki light, to byłbyśmy szli i wszystko zabijali fajnie. Tak nam się pojawiają takie udziwniacze właśnie różne. Oho, bestie też będą. Co widać na załączonym obrazku w prawym górnym rogu. Ale niedługo poziomik, weźmiemy sobie tam troszkę życia więcej. O, esencja. Dobrze, dobrze. I harbingery znowu. Poziom. A, przyszedł pomocnik. Dobra, dwa wale poszły na niego. O, znowu będzie... O kurde, jakie esencje. No to będzie bardzo trudny przeciwnik. Z tych esencji. Ciekawe, czy ja będę nadążał mu życie zjeżdżać w ogóle. Prawdę mówiąc, to nie wiem, czy ja powinienem to odpalać. Właśnie jak się zastanawiam, to nie powinienem tego robić na hardkorze. Bo te cztery bonusy, to już nawet przyzwoicie naładowane, to może być naprawdę problematyczne. Na pewno tutaj dajemy punkt. Zdrowie 4700. Kurde, no. Dobra, odpalamy. Ale spokojnie, uciekamy przed tym jak najdalej. Bijemy na odległość. Jak z największej odległości. Niech głównie ten pomocnik najlepiej to bije. Chyba schodzi mu to zdrowie. Nie ma dużej odporności na chaos. To jest wielka zaleta dla nas. Krwawienie mi się załącza, żeby nam tylko nie odwalił jakiegoś dziwnego ataku tutaj. Dobrze, że strzela ten Mirage Archer. Zagonił mnie do początku planszy. Okej. Chyba zabijemy go. Myślałem, że będzie dużo gorzej. O kurde, jak mnie klepnął. To znak, żeby przy nim nie stać, zwłaszcza, że on ma te szarże z tego kółka swojego. Udało się. Słaby był, nie?
Dobra, jesteśmy. No ale fajne esencje się udało zdobyć. Naprawdę fajne. Bloodline, ostrożnie, odkrwawianie. I Harbinger znowu, ile tego? Kiedyś dwa były maksymalnie, jak tam chodziliśmy sobie, teraz. Sobie pomyślcie, później trzeba te żółte mapki robić i tych bonusów jest jeszcze więcej wszystkich, nie? Różnych. Tych udziwnień. I one się tak kombią czasami. Znaczy, na takim evencie oczywiście, nie? Bo normalnie jak się idzie, to nie ma z tym jakichś wielkich problemów, ale teraz oni dodają po swojemu tutaj jeszcze... O, mapka wypadła. Odkrwawię się. Hollow. Są szardy. Dużo szardów. Fajnie. Eksplozje. Kolejny portal otwarty. Padło. Scouring, fajnie. Coś znowu wypadło. Dungeon. Kurde, znowu te pnącza. Żeby tylko tej czerwonej bestii nie było tam u tych bossów. To dopiero będzie problematyczne. O, sześciopak. O właśnie, przecież sześciopaki trzeba sprawdzić. Ja zapomniałem. Zapomniałem na poprzednim levelu to zrobić. Może nam coś umknęło, ale trudno. Trzeba będzie iść. Randus. Chyba zajmijmy się może najpierw tą bestią, co? No spokojnie. Nie włączam żadnych wali, nie ma takiej potrzeby. Złapana. To jest dopiero druga z pięciu. Tam kurde u tych bossów mogą siedzieć. To by była lipa. Dobra, poszło, easy to było. Unia dusz. A, tu kapliczka w ogóle była. Dekart C. Borodo. Nie, tutaj jest czerwona bestia, dobrze. Całe szczęście. Przepowiednie zrobiliśmy. O kurde, jak to mnie klepnęło przecież. Ja nie chcę, żeby to na mnie skakało więcej. Ale jak będzie przy mnie stać, to nie będzie skakać, nie? Odpaliłem wala. Jednego, drugiego. Trochę się odsunę. Bo za dużo już tego... O kurde, naprodukował. Chyba stanę przy nim znowu. Ups, za dużo tego. Jest, złapany. Jeszcze się portal tutaj otworzył. Okej, no to była czerwona bestia. No takie poe, no. Dobra. A co tu poleciało? Alchemii, dobrze.
puzzle. Karta. Jak zgromadzimy 5 kart, to dostaniemy 5 Brickstone Splinterów, takich odłamków z bliczów, tak? Też rodzaj endgame'u, wojdź. Kurde, co tu się dzieje na tym evencie? O, do ulepszenia miksturek. Jak będę się przebudowywał, znaczy jak dojdę pod te miksturki, zgodnie z planem, to będziemy wtedy ulepszać jakieś inne typy. Dobra, to już są żółte bestie, to już aż takie bardzo straszne nie są. Ale idzie ta druga żółta. Dobra, ta jest złapana. Jeszcze jedna. Extra life ma. Ups, zepnęło mocno. Co to, załączyło jakiegoś berserkera, czy co? Chyba urosło trochę. Dobra. Się nie mieści. Kadiro, zobaczymy co zaoferuje. Chisele. Chociaż... akurat nie jest takie złe. Za 20 coinów jeden chisel? Może to nie jest złe, ale no nie. Trzymamy je. Trzymamy te coiny. Może w końcu nam zaoferują jakiś potężny unikat. Arena osobna. Dobra. Kurde, taki zwrot niezbyt przyjazny. Eksplozje. Tutaj trzeba sobie podejść. Nie są aktywni jeszcze. Fajnie, żeby jeden mnie zauważył. Oni są praktycznie w tym samym miejscu, nie? O, jeden. Fajnie. Resist House. Ło, jak klepnął. Dobra. Może jednak trochę się będziemy odsuwać. On ma szarże, nie? Dobra, nie, stanę przy nim. Jak on klepie. Jak się przebije przez evasion, nie mamy absorpcji, nie? O kurde. A można wyjść z areny? A to może jak dwóch bym bossów aktywował? Ale to jakaś wyjątkowa arena, skoro może wyjść. Bo normalnie nie można wychodzić. Nie wiem. Jeszcze jeden boss tam jest. Chodźmy, sprzedajmy to wszystko. No ale pokazałem, że można ściągnąć jednego bossa tylko. Nie? 280 Energy Shielda. No nie. To sprzedajemy. To sprzedajemy. Rękawiczki. Zaraz, zaraz. To na pewno sprzedajemy. Attack speed. Jak my tutaj mamy te przedmioty pod chaos? Rękawiczki mamy, buty mamy. Przygotowane. No, trochę tego powpadało, co? Jeszcze to... To jest fajne. Znaczy rzadkie. Karty, pyk, mapki... Fungal Hollow, tutaj mamy to... Dobra, wróćmy się. Jeszcze w tym odcinku musimy sprawdzić to. Znaczy ja to mogę poza nagrywaniem tam sześciopaki sprawdzać, tam przecież to nie będę. Bez przesady, nie? A ten drugi też walczy w zwarciu.
Wypalę. Walę. O, ten mniej problematyczny. Poszło, amulecik zostawił. Fajnie. No i to tyle, jeśli chodzi o Strand. Strand też zaliczony tutaj. Już mamy 6%. Szanse na to, że tier wyższy mapki poleci, niż zostałby wylosowany normalnie. Chyba będziemy jednak zbierać kompleciki, bronie plus tarcze. 3 rękawice, 3 pary butów, hełmy też 3 zostawimy. No jeszcze te podwójne bronie jak mamy, no to mamy, to zostawię, ale póki co uszykujemy jeszcze broń jednoręczną, jakąś tarczę wsadzimy. Co to za amulet jest? Słabiutki, co? Ale, o, już w tym momencie moglibyśmy sobie chaosa wziąć. No to chyba wezmę. To zostawimy już jeden hełm. Oprócz hełmu weźmy broń dwuręczną. Rękawice, buty, zbroje, pasek, amulet, 2 pierścionki. Jest chaos. Okej, tutaj kończymy odcinek, także trzymajcie się, na razie.